Hej, jednym z obecnych trendów jest motyw roślinny. Możecie go przemycić do własnego wnętrza na poduszkach, zasłonach, obrazach czy fototapecie. Ale ja pokażę Wam dzisiaj bardziej efektowny i egzotyczny sposób. Wykonam dzisiaj dla Was terrarium na rośliny. Do wykonania terrarium będziecie potrzebować jakiegoś szklanego naczynia. Ja dzisiaj wykorzystam szklany lampion, ale Wy możecie wykorzystać akwarium na rybki czy duży słoik. Następnie będziemy potrzebować gryz. Ja mam biały, możecie go kupić w każdym sklepie ogrodniczym. Sypiemy na spód. Oczywiście powinniście założyć rękawiczki, ale ja zapomniałam. I musicie umieć założyć te rękawiczki. Kolejnym etapem jest ziemia. Jak już nasypiecie ziemi, kolejnym etapem jest zasadzenie kwiatków. Wybierzcie swoje ulubione, ja wybrałam takie. Ułóżcie kompozycję, jaka Wam się podoba. I dosypujemy ziemi. Fajnym elementem dekoracyjnym jest też mech. Zasłoni korzenie kwiatów i doda bardziej leśnego klimatu. Jeśli chcecie, możecie dorzucić kilka kamieni na wierzch, ale mi ten efekt się podoba. Tak wygląda efekt końcowy. Zgodzicie się ze mną, że wygląda to naprawdę super. A wykonanie tego zajęło mi może 5 minut. Świetnie sprawdzi się to do ożywienia wnętrza, ale wydaje mi się, że jest to też oryginalny pomysł na prezent. Mam nadzieję, że podobał Wam się nasz nowy film. Widzimy się w następnym. Do zobaczenia.